Jeśli chodzi o pakiet energetyczno-klimatyczny 2030, europejski pakiet, to nie powinniśmy mieć obaw. Głównie dlatego, że daje on nam możliwość modernizacji energetyki, modernizacji na przykład sieci czy sieci ciepłowniczych z jednej strony, a z drugiej strony nie powoduje ryzyka z tego powodu, ryzyka wzrostu cen energii, tak dla odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstw domowych. Właściwie z trzech powodów. Po pierwsze, fundusz modernizacyjny w moim przekonaniu pozwoli nam obniżyć i zapewnić lepszą jakość na przykład sieci, albo sieci ciepłowniczych, albo sieci przesyłowych. Z drugiej strony 40% uprawnień, które energetyka będzie mogła uzyskać w sposób darmowy, ale pod warunkiem modernizacji i nakładów inwestycyjnych spowoduje, że efektywność całego sektora energetycznego wzrośnie. I wreszcie po trzecie, te uprawnienia, które będą sprzedawane na rynku i będą zasilały budżet państwa, pozwolą na obniżenie innych danin i pożytków, które wnosimy do fiskusa, a więc pośrednio obniżą obciążenia gospodarstw domowych. Ja uważam, że obaw takich nie powinniśmy mieć, powinniśmy patrzeć z optymizmem, bo to nam daje możliwość podejmowania różnych inwestycyjnych i modernizacyjnych działań, nie tylko w energetyce.